Powiem tak, mamy takie narzędzia, żeby premier zamknął granicę z dnia na dzień i zakończył tę farsę, także na to liczymy. Jeżeli nie, no tak szybko nie zejdziemy, bo to jest nasza ostatnia szansa. Na pewno rolnicy muszą pokazywać swoje wszystkie postulaty. To jest niezwykle ważne, żeby nie tylko rolnicy, ale również konsumenci tak naprawdę wiedzieli, w czym jest problem i czego domagają się rolnicy. Przede wszystkim walczymy tutaj nie tylko o swoje bycie, tylko również o miasto, tak? Ludzie muszą być świadomi, co znajduje się na ich półkach. Oni mają prawo wyboru jedzenia. To jest dobrego jedzenia, mają prawo wyboru ceny, tańsze, droższe. Za chwilę tego nie będzie, tak? Będzie narzucone jedno. Z postulatów jest dla pana najważniejszy? Blokada zboża z Ukrainy i likwidacja Zielonego Ładu. Wszystkie, a co? Raczej Zielony Ład przede wszystkim, nie? Zmienić Zielony Ład, w ogóle w***ć go do kosza za przeproszeniem? No przede wszystkim wstrzymanie Zielonego Ładu, bo to nas po prostu zupełnie zniszczy. No jak można 4% hektarów zostawić po prostu odłogiem, nie? Jeżeli ktoś stara się, kupuje i potem ma zostawić odłogiem. Zakaz wszelkich obcych towarów poza Unii. Chciałbym powiedzieć, nie walczymy z Ukrainą, nie walczymy z Ukraińcami, a walczymy z wielką mafią, która handluje tym zbożem. I to nie mafią ukraińską, nie mafią polską, tylko szefą międzynarodową. Powiem panowie tak, jeśli my coś tu nie zrobimy, sytuacja będzie coraz gorsza. Tam jest jedno kłamstwo, jedne maklojki, mafia, nic poza tym. Naprawdę, czekamy na jakieś decyzje naszego rządu. My naprawdę nie możemy ustąpić.